Letni program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. To może tak? A może tak? A może jeszcze... To co, z maską? Czy bez? Dobra, bez maski. Drodzy Państwo, czas rozpocząć kolejny odcinek programu, który gości w Państwa domach cyklicznie co 2 tygodnie. Jakby na to nie spojrzeć, może nawet trudno w to uwierzyć, ale to już kolejny tydzień karnawału. Niestety nieco inny niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni, bo pandemiczny. Ale jednak, jakby na to nie spojrzeć, czas karnawału trwa. We wnętrzu pomieszczenia stylizowanego na izbę u Starki czekają już goście, z którymi będę miał okazję dzisiaj porozmawiać na ciekawe tematy. Zapraszam zatem do wnętrza. Wnętrze izby, jak sami zauważyliście, nabrało nieco innego klimatu, chciałoby się rzec bardziej karnawałowego. Na zabawę jednak ze względu na obostrzenia nie możemy się wybrać. My jednak stoimy na wysokości zadania i zawsze staramy się zasugerować, gdzie warto wybrać się, aby spędzić czas miło i przyjemnie.
Izbie Usterki razem ze mną pani Joanna Postawka, właścicielka rancza Szczęśliwe Alpaki. Witam serdecznie. Ja witam. Redutowa ulica Gajowa to miejsce, w którym od kilku tygodni zamieszkują nowi lokatorzy. Trójka uroczych alpak. Skąd pomysł na tą hodowlę? Pomysł zrodził się już jakiś czas temu. No niestety cena była przerażająca, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas to tam tkwiło. I 2 lata temu postanowiliśmy coś z tym zrobić. Mąż wybudował stajnię. No niestety nadeszła pandemia, więc czasami trzeba się wycofać, ale znowu pomysł wrócił. I od miesiąca, półtora miesiąca jesteśmy posiadaczami szczęśliwych alpak. Alpaki to zwierzęta stadne. Stado daje im fundamentalne dla nich poczucie bezpieczeństwa. Z tego co mi wiadomo, na razie jest trójka na waszym ranczo. Czy przybędzie ich z biegiem czasu? Jeżeli mąż mi rozbuduje stajnię, to przybędzie. Jeszcze brakują nam 2 kolory, więc 2 na pewno się jeszcze pojawią. Pani Joanno, ja pani zazdroszczę tego męża. Wszelkiego rodzaju pomysły to ten mąż zawsze wkłada swoje najbardziej chyba wartościowe 5 groszy. No niestety, musi realizować pomysły żony. Jeżeli chodzi o te alpaki, tak jak pani wspomniała, ten pomysł zrodził się znacznie, znacznie wcześniej, a dopiero od kilku tygodni te alpaki zamieszkują razem z wami. Sporo pracy na co dzień, z pewnością z każdymi zwierzętami. Jeżeli chodzi o alpaki, to dobrej jakości siano, trawa pastwiskowa, czysta woda. To takie podstawy żywienia. Nie możemy zapomnieć również o specjalnej paszy dla alpak, która dostarcza im niezbędnych witamin, mikro i makroelementów. Zanim alpaki zawitały do Państwa, zanim zdecydowaliście się na to, że te alpaki będą razem z Wami w redutowach, czy byliście przygotowani na to, że aż tyle pracy będzie to kosztować? Praca jest bardzo przyjemna, jeżeli się coś kocha, lubi się to robić, to nie jest praca, to jest przyjemność. Sama przyjemność, drodzy Państwo, praca z alpakami, aczkolwiek nie zachęcam Państwa do tego, żeby kupować te alpaki. Absolutnie. Jest takie miejsce w Redutowach, do którego warto się wybrać i tam poznać te perełki, o których my mówimy już od kilku minut. Choć alpaki wyglądają jak misie przytulanki, to ich wzór zachowań dość mocno rozmija się z ich pluszowym wyglądem. Nie zawsze są chętne do tego, żeby na przykład adorować człowieka, czy też poddać się ciągłemu nagabywaniu w postaci głaskania. Jak to jest w przypadku tej waszej trójki? Nasze alpaki powoli się oswajają. 2 są młodsze, więc dopiero się uczą. 1 jest zakupiona z fundacji, która pracowała z dziećmi, więc Franio jest nauczony kontaktu z ludźmi, wręcz się ich domaga. A alpaki, no cóż, jak każdy z nas, mają swoje charaktery, mają swoje upodobania. Musimy to uszanować. Pani Joanno, ponoć w Redutowach od kilku tygodni pojawia się pewna pani ze zwierzęciem, na przykład na rynku w Redutowach. To pani spaceruje z tym alpakiem? Jeszcze nie wychodzimy z naszym Franiem poza zagrodę. Dopiero się oswaja, ale na wszystko przyjdzie czas. Szanowni Państwo, być mieszkańcem Redutów to już coś. Można podejść do zagrody Szczęśliwe Alpaki. Tam zobaczyć, jak się mają nasi przyjaciele. Ale co dopiero będzie widok, kiedy zobaczymy alpaki na rynku. Jeśli chodzi o alpaki, to hodowla czy też posiadanie alpaków ma różne przeznaczenia. Runo na włóczkę, wełniane wyroby, czy też agroturystyka. Jakie jest przeznaczenie tych alpaków, które są u Państwa w zagrodzie? Głównie agroturystyka. Chciałabym stworzyć takie miejsce przyjazne rodzinom, dzieciom niepełnosprawnym również, z jakimiś deficytami, żeby mogły bezpłatnie korzystać z towarzystwa naszych alpak. A włóczka też będzie przerabiana, może powstanie jakaś ekskluzywna marka. Zobaczymy, co się uda. Szanowni Państwo, to dopiero była zapowiedź. Pamiętajcie, to była zapowiedź w programie Rozmowy w Izbie Usterki.
Pani Joanno, jeżeli mówimy o tych wyrobach z wełny, to ja swego czasu miałem okazję też oglądać, podziwiać wręcz alpaki w jednej z zagród, to było we Włoszech, na szczycie góry. I tamtych wyrobów wełnianych z wełny alpak było sporo, ale też cena prawie że kosmiczna. Tak, niestety cena jest wysoka, no ale to jest jedna z trzech najdroższych włóczek świata, więc to zobowiązuje. I jakby na to nie spojrzeć, jeżeli chodzi o wełnę, to jedna z najzdrowszych. Najzdrowszych, tak. Włóczka nie uczula, nie zawiera lanoliny, więc jest przeznaczona również dla alergików, nie gryzie, można ją stosować dla dzieci. Także zobaczymy, co się uda zrobić. Może powstanie jakaś kolekcja dla dzieci, może będą kołderki. To wszystko czas pokaże. Planów sporo, jeżeli chodzi o zagrodę Szczęśliwe Alpaki. Przed dzisiejszym programem udaliśmy się z kamerą na miejsce, by zobaczyć, jak się ma trójka uroczych alpak zamieszkująca redutowski zakątek. Dzisiaj z kamerą udaliśmy się do Rydułtów na ulicę Gajową, gdzie od niedawna zamieszkują trzy alpaki. Lolek, Pepe i Franio, bo tak się nazywają, są mieszkańcami zagrody Szczęśliwe Alpaki, których właścicielami są pani Joanna i pan Klaudiusz. Alpaki z natury są zwierzętami stadnymi, stado daje im fundamentalne dla nich poczucie bezpieczeństwa. Tylko w stadzie z innymi alpakami mogą żyć zrelaksowane, spokojnie wypasać się na trawie, odpoczywać, spać i budować harmonijne relacje. Alpaki wyglądają jak misie przytulanki, ale ich wzór zachowań dość mocno rozmija się z pluszowym wyglądem. Najczęściej pierwszą, naturalną i prawdziwą reakcją jest nieśmiałość wobec ludzi i obawa przed dotykiem. Niektóre alpaki będą się tylko przyglądać z bezpiecznej odległości, a niektóre podejdą do ludzi, ale przy próbie głaskania zrobią zręczny unik. Rydułtowskie alpaki są chętne, aby z nimi pospacerować, pogłaskać, przytulić czy nakarmić. Dzięki temu można miło spędzić czas na łonie natury. Dodajmy, że zwierzęta te są niezwykle wdzięczne. Nie ma osoby, która nie uśmiechnie się na widok alpaków. Mogą być hodowane na prawie każdym kontynencie i bardzo łatwo adoptują się do środowiska, w którym żyją. Bardzo ważnym aspektem w zagrodzie Szczęśliwe Alpaki jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami, który pozytywnie wpływa na dzieci. Dba o ich rozwój ruchowy, wspomaga budowanie samooceny dziecka oraz pewność siebie. Dodatkowo dziecko, opiekując się alpakami, uczy się empatii oraz odpowiedzialności za drugą osobę. Właściciele zapowiadają, że w przyszłości chcieliby rozbudować zagrodę o infrastrukturę towarzyszącą. Miejsce rodzinnego odpoczynku, gdzie będzie można usiąść, napić się kawy, skosztować lokalnych przysmaków, czy też pospacerować. Być może zdecydują się również na organizację warsztatów dla rodzin. Z kamerą odwiedziliśmy to wyjątkowe miejsce i jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Zachęcamy do zorganizowania czasu, by całą rodziną wybrać się do Rydułtów i poznać osobiście gromadę szczęśliwych rydułtowskich alpak. Rozmowa z panią Joanną i miejsce, które odwiedziliśmy, z pewnością były interesujące. Na tyle, że warto już dziś zaplanować wizytę w zagrodzie Szczęśliwe Alpaki. Pani Joanno, jeszcze gdyby pani mogła przypomnieć imiona tej trójki? Józio, czyli Pepe, Franio i Lolek. A skąd się tak szczerze wzięły te imiona? Pepe to jest po hiszpańsku Józio, to jest na cześć świętego Józefa. O proszę. A Franio
żeby święty Franciszek się nie obraził, jest na cześć świętego Franciszka, patrona zwierząt. To ja jeszcze będę drążył ten temat i zapytam, dlaczego aż tyle świętych? Co oni mają wspólnego z tą zagrodą? Święty Józef, do świętego Józefa modliłam się o te zwierzęta. Święty Franciszek nad nimi czuwa jako patron. I tak niech zostanie. Oj, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się szczegółów o zagrodzie Szczęśliwe Alpaki. Czy na przestrzeni czasu, na przykład teraz wiosną, właściciele zagrody, czyli pani z mężem, będziecie chcieli nas czymś zaskoczyć? Tak, chcemy rozwinąć infrastrukturę zagrody. Chcielibyśmy stworzyć miejsce właśnie przyjazne rodzinom. Być może powstanie jakaś kawiarenka, będzie można skosztować naszego swojskiego kołocza, który pieczemy w naszej piekarni. Będzie chleb ze smalcem. Także zapraszamy wszystkich, będzie można się napić kawy. Chcemy stworzyć swojskie klimaty, miejsce z tradycją, żeby dzieci mogły poznać, skąd się wywodzimy. Być może kiedyś będą warsztaty, rękodzieła. Może powstanie piec chlebowy, może będą pokazy wypieku chleba. Jeżeli chodzi o te pokazy wypieku chleba, to one będą pod okiem fachowców, bo tak jak Oczywiście. Pani wspomniała, z piekarnictwem macie dużo wspólnego. Jesteście tak. właścicielem piekarni. Tak. Oj, drodzy Państwo, ja na Waszym miejscu nie zastanawiałbym się nawet milisekundy, tylko już dzisiaj planował ten czas, kiedy całymi rodzinami wybierzecie się do Redutów, na ulicę Gajową. Tam czekają na Państwa właściciele zagrody Szczęśliwe Alpaki i trójka naszych milusińskich. Pani Anno, dziękuję serdecznie za rozmowę i wspólnie spędzony czas przy aromatycznej kawce. Dziękuję bardzo. Partnerem programu jest Radio Bercik. Najlepsze radio w sieci. www.radiobercik.eu. Jakoś tak trudno mi uwierzyć, że w okresie karnawału nie możemy wybrać się na jakąś potańcówkę. Aż chciałoby się rzec, kiedyś to jednak było lepiej. Ostatnio przyłapałem starkę na drzemce. Całe szczęście, że złapała to kamera. Chyba nic nas się nie spodziewał tego, że zastaniemy naszą starkę w izbie śpiącą. Czyżby to efekt balowanka w karnawale? Z pewnością nie w tym roku, ale może to jest ten moment, kiedy nasza starka z przyjemnością opowie nam o tym, jak to kiedyś balowało się w karnawale. Och, ktoś mnie tu obudził. Czemu? Mnie się tak pięknie śniło, że je na balu wystrojono, na maskenbalu, a tańcuję se z takim pięknym szacem. I tak no fajnie się walca tańcowało, a mnie tu kiedyś obudził. Wiecie, ale dobrze, że to był syn, bo latoś nie idzie iść na bal. Ale wiecie, jak jej się balowało. Och, te bale, to były takie, jak teraz się to szumnie go do bale, ale kiedyś to były muzyki. Wiecie, człowiek się przeblikł, nie w takie piękne lunty jak dzisiaj, ale co kiedy miał? Jak był maskenbal, to się szyło samemu roztomańte kostiumy, żeby pięknie wyglądać, a żeby nas żaden nie poznał. Ale wiecie, takie te muzyki były inaczej jak teraz. Fajna orkiestra grała, przede wszystkim zawsze musiał być akordeon, musiała być trąbka, saksofon i na żywo, nie tam jak dzisiaj jakiś tam DJ. Wtedy szłeś ku muzykantom, dołeś im na flaszka, zagrali ci coś chciał i sala była nasza. A wiecie, na muzyki się szło, a jak tak małżeństwa szły, to tak z chłopem się pierwszy i ostatni kunsek tańcowało, a reszta z roztomajtymi chłopami
a chłopy z babami. Wtedy to była udana muzyka. A dudum, czy tam kiereszą o czwarte albo o piąte dudum? Wiecie, niedaleko nas była taka sala, go dali na to we młynie, bo to tam kiedyś był taki młyn. I tam dziecko były muzyki. To ja wam powiem, ludzie szli na po 8 do kościoła, a my dopiero z te muzyki szli. Ale były takie fajne muzyki, każdy tydzień. Człowiek nie siedział ani jednego tydnia doma. Ino kaśkiery pisknął, ty, tam jest muzyka. No toż my się zbierali i myśli. Dzieci my ojcom powciskali, co by nam przy nich byli i się szło na ta muzyka każdą sobota. I pięknie to tak było, wiecie, ale też przychodził taki czas, że się te muzyki skończyły. Przyszedł wam tłusty czwartek, środa popielcowo i post. No a tłusty czwartek to wiadomo, trzeba było zjeść krepla. A te kreple, tak się człowiek zastanawiał, skąd się to też tak u nas wzięło, te kreple. I wiecie, ten krepel skąd się wziął i czemu my go jemy, to można i mało kto wie. A ja wam powiem, że kiedyś we starym Rzymie, tam wiecie, jako tam żyli, jak bogowie, tłusto jedli, dużo pili, bez cały rok. Ale jak wam przychodził dzień przed postem, przed środą popielcową, to był taki ostatni dzień tych hucznych balów. No ale że to był ostatni dzień, nie szło jeszcze wiele pojeść, nie szło wiele popić już, to oni se to zrobili na czwartek i zrobili tłusty czwartek. A tłusty czwartek skuli tego, że przed tym postem trzeba było ogromnie dużo jeść masnego. Masne mięso, trzeba było winem popić, a potem się zagryzało kreplami i chrustem, czyli po naszym faworkami. I dopiero przyszła w ten wtorek przed środą popielcową, no to już tak się trzeba było ograniczać, to już się tak jadło śledzika, bo potem się zaczął post i trzeba było pościć.
Barwne opowieści Starki jeszcze bardziej wzbudziły w nas chęć podzielenia się dobrą muzyką. Przed chwileczką mieliśmy okazję zobaczyć teledysk zespołu Atomy. A teraz spoglądam w bok, a tuż obok mnie przy stole Aldona Zemła i Grzegorz Kania. Witamy, witamy wszystkich. Atomy, witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Z zespołem Atomy miałem okazję spotkać się kilka lat temu. Wtedy daliście się poznać jako grupa zajmująca się muzyczną oprawą imprez okolicznościowych. Nieco później spoglądam, patrzę, a tu śląska scena muzyczna zawojowana na czołowych miejscach list przebojów przez zespół Atomy. Jak zatem winno się Was kojarzyć? Bardziej z tą estradą, śląską sceną muzyczną, czy z muzyczną oprawą imprez? Znaczy się kojarzyć można nas i z tym, bo nadal w tej branży działamy, że te imprezy się nadal gają, różne urodziny, uroczystości, jakby nie było. Jednak bardzo lubię tworzyć swoją własną muzykę. Ja akurat po już można powiedzieć, no w dzisiejszym dniu po około 30 latach tego wszystkiego od tej sceny muzycznej, nazwijmy to po tych graniach, tych wszystkich wesel. Jedni to różnie to sobie ludzie nazywają, granie do kotleta, nie kotleta. Jednak to jest doświadczenie, które przez ten pewien okres zdobyło się i to nie małe doświadczenie, bo się osłuchało z różnymi melodiami, takimi melodiami, no i decyzja trzeba by zrobić coś swojego i coraz więcej takich po prostu inspiracji było muzycznych, żeby jednak coś zrobić, utwory swoje. Na początku zaczęliśmy utworem Jeden letni dzień na Majorce, to nie jest nasz utwór, bo nazwijmy, że jest to utwór... Dobra. Coverowy. Coverowy, tego słowa mi brakowało, coverowy. No i tego się zaczło, wyszło, to wypaliło. Ten utwór był na początku, od tego się zaczło. Pierwszy raz w radiu ten utwór leciał, siadło, zaczął się SMS-y, oby tak dalej. To nas zainspirowało, żeby dalej po prostu tworzyć i grać. A głowę do takiej muzyki to miałem od lat po ojcu, to także jest tego pomysłów na następnych mnóstwo. Aldona, współpracowałaś wcześniej z kilkoma zespołami. Grzegorz też dzielił swoją pasję z różnymi muzykami. Wreszcie udało się wpaść na siebie i stworzyć, no tak szczerze, naprawdę bardzo fajny duet. Opowiedzcie coś więcej o tej chwili, kiedy wpadliście na siebie i zdecydowaliście się na współpracę. Już tam wpadli, ona w ogóle nie chciała nawet o mnie nic słyszeć. Szczerze powiedziawszy, jeden drugiemu powiedział, a tamten mu powiedział, a ten mu powiedział. I tak doszło do naszego pierwszego spotkania. Oczywiście najpierw musiałam go wymacać, podzwonić po odpowiednich miejscach. Kto to jest? Co to jest? Czym się to je? Czy to jest fajny chłopak jakiś? Aldona, żałuj, że nie zadzwoniłaś do mnie. No, wtedy bez wątpienia powiedziałbym Ci, że to jest odpowiedni partner na scenę muzyczną. Gdybym tylko wiedziała, wiesz... Gdzie wykręcić ten numer. Gdzie wykręcić ten numer, no właśnie. No ale no już trudno, no pakt podpisany, no... To wszystko przyszło chyba same z czasem, tak, to nazwijmy to szukało to samego siebie, no, żeby to tak i zaistniało. Po prostu, no, ponieważ Grzesiu jest postrzelony i ja jestem muzycznie postrzelona, to wydaje mi się, że nawet dobrze trafiliśmy. Ale dobra, żeby dokończyć tą całość, to zwalimy tą winę na Andrzeja Skaźnieka. O, pozdrawiamy. Tak, to dzięki niemu. Powiem Wam więcej. Maczał w tym palce. Jeżeli chodzi o Andrzeja, to już kilkakrotnie w pomieszczeniu Izby Ustarki padło to jego imię i nazwisko. Coś jest na rzeczy. Coś jest Andrzej na rzeczy. Przez cały czas czuwa nad tym śląskim rynkiem muzycznym. Andrzejku, i pozdrawiamy. Dobrze, no to wychodzi. Pozdrawiamy. Wspomnieliście wcześniej o tym doświadczeniu, którego Grzegorz szczególnie bardzo kolorowo o tym opowiadał, którego gdzieś tam nabył, grając na imprezach okolicznościowych. Aldona, identycznie to samo, też grałaś na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Ja też tego nie ukrywam, 24 lata, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Szczerze, to jest naprawdę taka praktyka, której nikt nie jest nas w stanie nauczyć z dnia na dzień. Nie, to nie przyjdzie. Na przykład nabywa się pewnego doświadczenia takiego jakby... samej kultury osobowej, patrząc na tych ludzi, czego oni chcą, czego oczekują. Na przykład sama scena muzyczna, to każdy ktoś powie, że przyjść na takie wesele, to tam zagrać na wesele, to nie jest takie proste przyjść.
Początek jest taki, że trzeba wiedzieć, do kogo się gra i wyczuć tych gości, co mu zagrać, bo to nie można przyjść, jak dzwonią telefony przez telefon, no a czy wygracie tam 300 czy 400 piosenek na tym weselu? Nie, tych piosenek w samym można powiedzieć, już można powiedzieć, zna się około 1000, ale na samym weselu zagra się maksymalnie 100 piosenek i teraz, które z tych 1000 zagrać, żeby zadowolić tą publiczność? Ale mieliście też coś takiego, że zaczynacie imprezę, mówimy o imprezach okolicznościowych, zaczynacie imprezę, na parkiecie pojawiają się goście i po 3-4 utworach już doskonale wiecie, to jest od razu trzeba ich bombardować, żeby oni byli cały czas obecni na parkiecie. To są najlepsze wesela, kiedy właśnie zaczynają się od początku, że widać, że ci goście wiedzą, po co przyszli, że od razu zaczynają się bawić i już się czuje całkiem inną atmosferę na tym weselu. No, są imprezy, choćby staną na głowie, jak są takie rodziny zwaśnione, no to tańczyć nie będzie. No, choćbyś zagrał, nie wiadomo nie ma co. Ale wtedy słuchają dobrej muzyki w wykonaniu zespołu Atomy. Tak, i również miło i przyjemnie spędzają czas na imprezie. Dokładnie. Wspomnieliście o tych różnego rodzaju imprezach, o tym nabytym doświadczeniu. Teraz spoglądając na przykład na scenę muzyczną, naszą śląską scenę muzyczną, nie wydaje Wam się, że też jest kilka takich wykonawców, którzy wychodzą na tę scenę i swego czasu usłyszałem od Zbyszka Nowaka z zespołu Happy End taki zwrot, że Tomku, to są komety, one lecą i szybko spadają. I tam wtedy brakuje mi, oceniając takich wykonawców, brakuje mi tego doświadczenia. Oni są, ale tak nie do końca mają pomysł na siebie. No ja bym tego tak nie nazwał komety, bo tu teraz troszeczkę było takie obrażanie, bo ja to nazywam tak, no wszyscy niech potrafią, pokażą co chcą potrafić, każdy niech, jeśli ma na coś ochotę, to niech to zrobi i niech przyjdzie. Ja to myślę, że o coś innego Tomkowi chodziło. O co? O to, że po prostu taka kometa, ona sobie, wiesz, wpadnie, zabłyśnie jednym utworem, dwoma i tak jak szybko się pojawiła, tak szybko znika. A my siedzimy w cieniu, ale gramy lata, lata, lata. Nasza kometa to jest asteroida. No. O to, prawda? Jedynie co Państwo, może, to może... Było przez moment nad wyraz burzliwie, ale dogadaliśmy my się. Zawsze dogadaliśmy tak, my się zawsze musimy zetrzeć. To nie ma to tamto. Tak to już jest, że wśród wykonawców na rynku muzycznym pojawiają się jakieś utwory, stacje radiowe celowo bądź też mniej magicznie cisną te utwory z emisją, a ja słuchając tych utworów doszukuję się na przykład melodii, jakiejkolwiek wartości. W Waszym przypadku utwory, chciałoby się rzec, malują się same, a dźwięki tworzą taką spójną całość. Skąd pomysły i inspiracje na te utwory? Znaczy pomysły ogólnie to przyjmując, postanowiliśmy, że Aldona zajmuje się w naszym zespole powiedzmy tekstami, a ja się zajmuję muzyką. Tak jak wcześniej już my napomknęliśmy się, no tego się tak nie da, że ktoś przyjdzie, powie, będę tworzyć, będę grał. Mi się wydaje, z takim czymś trzeba się urodzić. To już nie jest, że to same przyjdzie urodzić i do czegoś po prostu brnąć i zrobić to, co się chce najlepiej w życiu robić. A ja uwielbiam po prostu cały czas muzykę, lubię tworzyć, wymyślać nowe pomysły czasami. I są takie dni, kiedy w ogóle nie podejdę po prostu pod instrument, żeby zagrać, bo nie mam ochoty patrzeć na przykład już na ten instrument. Czasami przyjdę do żony, powiem i usiądę przy niej i mówię, wiesz co, nie mam pomysłu, nie wychodzi, nie ma szans. A ona mówi, jeszcze zobaczysz, minie ci chwila, przyjdzie. A czasami wystarczą jakieś 3 minuty, coś błyśnie, tak jak to mówisz tam u siebie gdzieś w pracy, coś błyśnie, rozwalę tą pracę, lecę do domu, sobie coś popróbuję, od razu to już jest zapisane, wracam z powrotem. Pomysły są, uwielbiam tworzyć po prostu muzyczne takie melodie. No a potem mi wysyła aranż, nie? Potem i od razu no, do Aldony, jak to pisz widzi. Tekst. Jak to widzi, robi tekst. No i czasami zdarza się rzeczywiście, że ten tekst znaczy, jest pisany od ręki, a czasami muszę się kilka dni zastanowić, o czym to ma być. Do wszystkich, tak jakby to powiedzieć, tych artystów muzycznych, nie wyrzucajcie nic pod stół, pod ladę, bo z najgorszego utworu można zrobić naprawdę znakomity utwór. Ja mogę mówić o porównaniu innych zespołów, bo możesz. Na przykład są zespoły, które do mnie wysyłają aranże i ich aranże ja im od razu wysyłam. Jak ja to widzę, jak to jest zrobione, to od razu odpisuję, że się to jest bajka w stosunku co do tego, co myśmy mieli i
Na przykład ktoś inny by posłuchał tego narzutu, bo powiedział tak, jak to mówi, schowany pod stół, ale jak jest w odpowiednich rękach, to można z tego zrobić naprawdę cudowny utwór. Czyli taki pomysł na sukces muzyczny to jest ta charyzma, która powinna tkwić w człowieku. Wiesz, i w pewnym momencie ją wyzwalamy z siebie. Jedną rzecz chciałam powiedzieć. My się tym świetnie bawimy i my robiąc coś, my się cieszymy jak małe dzieci z tego, nie? To jest to, i no. Jeden i drugi w ogóle nie myśli w perspektywach, że ta piosenka może gdzieś tam jakiś mały sukces osiągnąć, czy wow, kurde, musimy robić, bo musimy, kurczę, być na czele, czy coś. Nie, my w ogóle o tym nie myślimy. Ale są takie sytuacje, są takie sytuacje, kiedy na scenie śpiewasz coś, jesteśmy na tej scenie, po prostu śpiewamy na żywo i nie da się z naszych piosenek, bo wejdzie ktoś tam, zabawi się, rozśmieszy się i zapomnisz tekstu. Masz ułamki sekund, żeby dośpiewać, bo tu na ciebie patrzy powiedzmy jakieś 300 czy 500 osób, które znają ten utwór. Które znają ten utwór i schodząc ze sceny, jakbyście to zrobili, bo to nie są te słowa, co w waszej piosence, one są lepsze. Nie. W ciągu ułamku sekund musisz sobie te słowa szybko zamienić, przemienić, bo je zapomnisz. Albo się zestresujesz, że wychodzisz na scenę, patrzysz tam na przykład. Jennifer Lopez siedzi na czele i cię obserwuje, nie? A ty już patrzysz, no. Dlatego ja uważam, Szczeniłem że zbyt trzeba, wysoko, się, nie? trzeba się tym bawić. Ale teraz ktoś jest na scenie, dostojni goście, czy ogólnie wszyscy są dostojnymi gościami, jest zestresowany. Tekst wyskakuje i nie wiesz naprawdę czasami, co było na początku, jaki był tekst, no i trzeba... Co do tekstu, to mogę wam dużo powiedzieć. Sam to tak, przeszłeś. Jeżdżę z prompterem, przyznaję się. Życzę wam jak najszybszego odblokowania scen, a co za tym idzie, jak najczęstszych występów i koncertów, bo to z tej naszej rozmowy już wynika, że to jest coś, co was cieszy. Tak. Coś, czym wy żyjecie. Żyjemy. Tak. Czego życzylibyście sobie, prócz tych życzeń, odblokowania tej sceny, pojawiania się na koncertach w tym nowym 2021 roku? Przede wszystkim szczęścia, żeby to wszystko dla nas wszystkich się otwarło, bo każdy ma już tego dosyć. Wszystkim artystom życzymy, żeby po prostu mieli dużo grań, nie tylko sobie, wszystkim tego życzymy, bo to jest... Żeby się w końcu spotkać wspólnie, jednak artysta, razem. Artysta, który może zagrać, wszyscy sobie, ja to szczerze powiem teraz, wszyscy myślą, że ten artysta schodzi na scenę, no to Romo Kasy, bo wyszedł. Nie, my tego nie robimy dla pieniędzy, wszyscy artyści nie robią tego dla pieniędzy. Ci, którzy wychodzą na tę scenę, robią to tylko od serca, od serducha, żeby móc dla was zaśpiewać. I z ciekawości, drodzy państwo, wychodząc na scenę, tak jak Grzesiu powiedział, artysta ma mniejszego, większego kalibru, zawsze ma tremę. Macie też taką tremę przed wyjściem? No ja już nie mam. Trema, ja ci powiem, jest zawsze. Może bym skłamał, żebym powiedział, że nie jest, ale jest zawsze delikatna, jest, jak będzie, jak wyjdzie, czy czasem nie zapomnę tekstu, czy coś. To są te myśli, czy każdy artysta, czy z tych zespołów muzycznych chce dobrze wypaść, tego się nie da ukryć. Każdy tam wychodzi na tą scenę i chce dobrze wypaść, żeby wyszedł jak najlepiej. Tego też wszystkim życzę, żeby mi się to zawsze udawało. Jest stąd ta trema, że to jest taki stresik, żebyśmy dobrze wypali, żeby muzycznie wszystko siadło, żebym się słyszał w odsłuchach czy nie odsłuchach. Każdy od tego pragnie, żeby wyszło jak najlepiej. Zwłaszcza jeszcze jak są publiczność taka, która nam po prostu dominuje, że się cieszy z tego, to się widzi. Wtedy od razu się czuje ten jakby taką spójność i jest to, jest ten duch. Z pewnością nie tylko ja to zauważyłem, ale państwo też, ten entuzjazm, kiedy zespół Atomy opowiada o tej scenie, o tych występach. Trudno jest mi sobie wyobrazić taką imprezę, na której mogłoby zabraknąć zespołu Atomy, ale już dzisiaj zadbajcie o to, żeby to właśnie oni, Aldona i Grzesiu, pojawili się na waszych przedsięwzięciach estradowych, których z pewnością nie zabraknie w tym roku. Tego życzymy nie tylko sobie, ale przede wszystkim wam. Cieszę się, że udało się znaleźć czas, by odwiedzić nas w izbie Ustarki oraz podzielić się informacjami na temat zespołu Atomy. To my dziękujemy bardzo serdecznie. Ogólnie to nie spodziewałem się, że jest tu taka atmosfera i jest to wszystko tak fajnie zorganizowane. Tutaj w ogóle czuję się jak u babci. Ty czujesz, jak on mnie zjada? Zjadam. Przepraszam.
przepraszam. Aldona, to w takim razie teraz... Już nic nie mówię. Aldona, to teraz w takim razie na zakończenie pytanie do ciebie. Ty też z pewnością zauważyłaś, doceniasz to wnętrze izby Ustarki, ale też doceniasz z pewnością to moje towarzystwo. Ależ no... w ogóle. Ja teraz sobie nie wyobrażam podpłyną, w ogóle te... nie być tutaj. Dobrze, że to krzesło tam jest. Zaprosiłeś nas, ja już chciałam do ciebie bardzo dobrze przyjechać temu. No ale takie, a nie inne sytuacje się złożyły, ale bardzo się cieszę, że dziś tu jestem. Na pewno nie omieszkam sobie z tobą zaraz tutaj piękne zdjęcia uczynić do albumu. Także... Drodzy Państwo, może już tego nie filmujmy. No. Oj, będzie się działo. Aldona Zemła i Grzegorz Kania, zespół Atomy. Dziękujemy. Byli naszymi dziękujemy. Gośćmi. I zbie do zobaczenia. Ustarki. Do zobaczenia. Tego nie wie nikt. Choć czasem będzie źle, ja zawsze będę kochał cię. Na zawsze razem tylko ja i ty. Będę cię kochał, spełniał twoje sny. Na zawsze razem ty i ja. Niczego nam nie będzie brak. Będę przy tobie, kiedy będzie źle. Na zawsze razem, tylko ja i ty. Czule dotykał, kiedy słodko śpisz. Na zawsze razem, ty i ja. Niczego nam nie będzie brak. Do końca życia będę to. I przyjdzie taki czas, że Bóg rozdzieli nas, pozostaną łzy. I każdy o tym wie, że tego nie da cofnąć się. Na zawsze razem tylko ja i ty. Będę cię kochał, spełniał twoje sny. Na zawsze razem ty i ja. Niczego nam nie będzie brak. Będę przy tobie, kiedy będzie źle. Na zawsze razem tylko ja i ty. Czule dotykał, kiedy słodko śpi. Na zawsze razem ty i ja. Niczego nam nie będzie brak. Do końca życia będę kochał cię. Słodko śpisz. Na zawsze razem ty i ja. Niczego nam nie będzie brak. Do końca życia będę kochał cię. A że tłusty czwartek też jest u nas znany i we tłusty czwartek piekymy se kreple, to ja wam powiem, jako se to upiec. Wiecie, że tłusty czwartek zaźmumy i ciasto na kreple zarobimy. Żółtek do ciasta nie żałować i drożdży pomału dodawać. Czekać, aż ciasto pomału wyrośnie, tak pomału jak trawa ku wiośnie. Marmelada do krepli naszykować i trochę gorzołki do niej dodać.
Fed na blasze wygarcu rozpuszczumy i kreple pomału kulać zaczynumy. Stół dobrze mąką posypać i za kulani krepli się chytać. Jak już ciasto wyrosnyte mamy, to go na placek rozkulumy. Kołka fajne powyżinumy i na pyszodek marmelada dumy. Potem pięknie do kubki posklejumy i już gotowy krepel mamy. Do prawego fetu go wciepnymy i na złoty kolor upieczymy. Potem go posypać cukrem pudrym albo pomazać dobrym lukrym. Doczekać się już nie poradzimy, kiedy go ze szmakiem zjemy. Nie jeden, nie dwa, ale i pięć, albo jeszcze więcej, jak do mochęć. Bo to jest jeden dzień w roku, co kreple są wszystkie bez uroku. I zjeść ich no mocka trzeba, żeby dostać się do samego nieba. A komu krepel nie szmakuje, tego diabeł w piekle oczekuje. Bo wielki w tym dniu grzech mamy, jak dużo krepli dobrych nie zjadłmy. A wiecie, kiedyś te kreple się robiło z marmeladą. A teraz i co dusza zapragnie? Ze śmietunką, z marmeladą różanną, ze zwykłą marmeladą, z adwokatem, z tofi, z czym jeszcze się ino komu zabugnie. Tak se nie żałujcie i se krepli pojedzcie, a będziecie mieć szczęście bez cały rok. Jest świat i nikt tego nie zmieni. Każdy wybiera swą drogę i nią kroczyć chce. Pamiętam te słodkie chwile, spotkania, ławkę i nas. Wtedy beztrosko płynął nam czas. Jak za dawnych lat przyjaźń nas łączyła, mijał czas. Zatańczmy razem, jak za dawnych lat. Dzisiaj tylko ty, ty i ja. Każdy z nas wybrał swoją drogę przez świat, choć inną i różną, to mamy w tym swój cel. Nie ma już wspólnych chwil, spotkań na ławce i nas. Mamy swój inny, własny świat. Jak za dawnych lat przyjaźń nas łączyła, mijał czas. Zatańczmy razem, jak za dawnych lat. Dzisiaj tylko ty, ty i ja.
nas łączyła, mijał czas. Zatańczmy razem, jak za dawnych lat. Dzisiaj tylko ty, ty i ja. Dzisiaj tylko ty, ty i ja. Było muzycznie, było też szczęśliwie alpakowo. Przebudzona starka nie zapomniała pobojać o tym, jak to pierwej bywało w karnawale. Co czeka nas w kolejnym odcinku? Czekajcie cierpliwie. W imieniu całej ekipy tworzącej program Rozmowy w Izbie u Starki bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Czekajcie z niecierpliwością, za 2 tygodnie znów się spotkamy. Kiedy będziecie nas oglądać, na przykład na kanale YouTube, po prostu łapka w górę. Wtedy będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się u nas w izbie. A na dzisiaj dziękuję, kłaniam się nisko. Tomek Cibor.